Siemanko. Siemanko, ostrzeleczko. Strzała. Co witam tam? Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy. Jest to kanał, w którym śpimy. Ty razem śpisz z nami. Dobranoc ci chciałem powiedzieć. Mogę spać? Dobra, ale... Dobranoc widzowie, kochamy was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Prawda, prawda. Jeśli ktoś cię wkurwia, nie przejmuj się tym, bo jesteś super osobą. Tak samo ty, Areczku. Jutro jest dzień asteroidy, więc niech ci się przyśnią asteroidy. Jest także Emily, Lucyna i Władysława. Dzień Eminema jest jutro. Dzień Eminema jest jutro. Nie, teraz dzień motyla kapucnika. Kapucyna? Motyla kapucnika, no. Co ty znalazłeś dzisiaj? Co to jest? Wiesz co? Quora... Wiedza powszechna Quora.com? Okazało się, że na stronie Quarwa są grupy. Mało znane moim zdaniem. To jest tylko twoje zdanie. Ciekawostki z każdej dziedziny. Tak. Aha. I tutaj są posty, tutaj t.barczuk. Taka wiedza bezużyteczna, tylko bardziej opisane. Ciekawe artykuły. I ja bym chciał dzisiaj właśnie zrobić sobie wiedzę niepowszechną. Czyli ciekawostki, kurwa, aha, i różne ciekawe tematy. Wiedza bezużyteczna, ale bardziej rozpisana. Nie wiem, ile tu jest tych postów. Kurwa, w sumie tego nie sprawdziłem i jest ich chyba mało, ale chuj z tym. Są powiązane, będziemy czytać sobie tyle. Tak. Dlaczego gatunki inwazyjne lepiej sobie radzą od rodzimych i je wypierają? I Tomasz odpisał, no takie pytanie tu było. Ale to są nie wszystkie pytania. Gatunki tutaj inwazyjne o... radzą sobie lepiej. Aha, ciekawostki. Tak, na przykład... A to są pytania same. Czy są jakieś kręgowce, które nie mają żołądków? Na przykład, zobacz, jest fajne pytanie tutaj, które może pod fajne dyskusję... O kurwa, poczekaj. Przełączyłem, o nie... Które było fajne? Mi się podoba. Jak poradziłyby sobie... Jak poradziłby sobie człowiek, gdyby został przeniesiony do epoki, kiedy żyły jeszcze dinozaury? I tutaj jest to no fajne, ale gdzie to masz? A czy no było to zdjęcie dinozaura? O jest, no. W tej grupie. A jak... A więcej kliknąć, tak? I kliknąć tak. To mogę sobie. Aha. Ty i twoja ekspedycja powoli obudziliście się w okresie kredowym 145 do 66 milionów lat temu. Naukowcy wykonali dla was zegarki na zamówienie. Dziękuję im. Długość dnia wynosi około 23,5 godziny i normalne zegarki byłyby bezużyteczne. Wszyscy ciekawe zostali bardzo dobrze uzbrojeni z mnóstwem amunicji. Po chuj ta amunicja już, kurwa, no, z amunicją od razu. Ta część historii naszej planety nie jest dla osób o słabych nerwach. To był najbardziej niebezpieczny czas dla odwiedzających pysznych zwierząt, takich jak ludzie z przyszłości. Potrzebujesz To czekaj na zmianę. Potrzebujesz strzelników, aby wiedzieć, gdzie może być zbyt niebezpiecznie. Zabawne i nieprzyjazne stworzenia chcą się przyjaźnić do twojej ekspedycji. Wieźwiórka szablozębna na przykład to jest pokazana. Wieźwiórka szablozębna. No po co lodowcowa była taka? Ja pokażę widzom, poczekaj. Wyglądała tak, jak kogoś to interesuje. Jak się to interesuje, to się... Kocham cię. Podczas wizyty w okresie wczesnej kredy można się zaopiekować małym zwierzakiem Tritylondoid. Był ostatnimi cynodontami, zwierzętami, które nie miały wielu cech prawdziwych ssaków i były pomiędzy gadami i ssakami. Między innymi składały jaja. Fajny taki ryjas ma itp. Taki ptak, no. Jaki kurwa ptak? To nie był ten ptak, to było to wyżej. Aha, to sorry, to już pokazuję. Tak wyglądało. Takie niby ssaka, niby jajka. Dalej, ptaszo. Co? Nie, niby ssak, niby jajka. No chuj z tym. Podczas wizyty w okresie... Czekaj, to nie to. Tak, podczas wizyty w okresie kredy można zapiekować się... Nie, to już kurwa czytałeś, dobra. Kletosaurus miał 10 metrów rozpiętości skrzydeł i były wielkości żyrafy. Nie zaleca się zwiedzenia okresu kredowego z dziećmi, mogłyby zostać ukradzione przez nagłe ataki z nieba. No i jest taki... Kurwa, to duże było, to dwa razy takie jak mój pokój. Zwierzaczor. Ja cię pierdolę, większe od samolotu było, kurwa. No właśnie jest pokój zdjęcie przecież. 6 metrów tu jest, a jak on miał dwa razy tyle, to kurwa więcej od domu całego. Pojebane. Ja pierdolę, no. Jak samolot. Ale są tylko rozpiętości skrzydeł, stary. No tak. Kurde, skąd takie... No jest nawet zdjęcie samolotu faktycznie, że taki duży. No. Samolot.
Były też inne różne dziwne rzeczy, a weź Tyrannosaurusa Rexa, powiedz. A wiesz o tym, no czekaj, pteranozaury, Tyrannosaurus Rex z pierwszego zdjęcia u góry i tego tu powyżej żył w Ameryce Północnej, która składała się wtedy z wysp, ale ich krewnych można było spotkać również na terenach dzisiejszej Azji. Były to niezwykle brutalne, agresywne drapieżniki, które często walczyły między sobą. Po krótkim zwiedzaniu kontynentów, na których istniały, lepiej udać się gdzieś indziej. Ale patrz, bo są tu zdjęcia i tak dalej, wizualizacje, generalnie wszyscy kurwa wiedzą, jak wyglądają dinozaury, bo kiedyś to naukowcy odtworzyli i tak dalej. Ale nie ma kurwa, skąd jest ta pewność, że one tak wyglądały? Przecież wtedy nie było żadnej formy dokumentacji takich rzeczy, poza tym, że były ich szczątki, ich kości. Albo jakiegoś DNA. Na podstawie kości. To ale na podstawie kości czy DNA, no nie wygenerujesz kurwa chyba postaci, jak wyglądała. No jak nie? Więc wszyscy się przyjęło, że dinozaur tak i tak wygląda na przykład. No nie, a stary. Nie ma pewności, że tak wyglądał realnie. Oni nie znaleźli jednego dinozaura, który był Tyrannosaurus Rexem, tylko znaleźli w kurwę szczątek. I na podstawie tych szczątek. No ale to kości ułożyli, albo jakieś tam DNA, które zostało z tego. No kości ułożyli, a dzięki temu mają budowę, wiedzą, jak to wyglądało budowę. No ale nie skąd wiesz, jaki kolor miał skóry, jaką miał skórę no i tego te. Nie wiemy, no to jest wizualizacja, już może było włosione, no właśnie, kurwa, więc na przykład. No właśnie, więc to jest takie śmieszne, że wszyscy wiedzą, jak wyglądają dinozaury, a wcale tak nie musiały wyglądać. No, ale znasz budowę ciała i mi się wydaje, no że tak. Też na podstawie innych zwierząt, które wtedy żyły może, a już nie żyją, albo żyją, sprawdzili. No jakoś to wymyślili, tak, no. No jakoś to ale ciekawe, czy może się na przykład okazać tak, że za kurwa 1000 lat się okaże, że ci naukowcy z teraz, co to zwizualizowali, ci w przyszłości powiedzą, ja pierdolę, co za debile, tak kurwa dinozaury ludziom przedstawiali, czaisz, a wyglądały tak i pokażą jakieś no, inne zdjęcia tak. W ogóle. Może tak być. No. Z wyjątkiem kilku małych wysp, na których ogromne dinozaury mogły ewoluować, karłowatość wyspową i ewoluować mniejsze formy wszędzie można było. Wszędzie było niebezpiecznie. W Afryce żyły karchonodozaury? Co to kurwa jest? Kurwie. Strasznie chujowy artykuł. W sensie, fajne zwierzątka. Pokażę wam to widzowie. Fajne zwierzątka, fajnie wszystko widać, ale. Nie, fajna historia powiedziana. Ale chujowo to opisane jest. W sensie są fajne zwierzątka, można sobie popatrzeć, ale nie spłuczałbym się nad tymi opisami, bo to bez sensu. Patrz, na przykład kurwa jest tutaj ten obok kontynent. Samochodu, nie? Jak wyglądał? Ja pierdolę, jak to duże. No właśnie, że takie wielkie, nie? Bo ten koło człowieka też jest. No. Dobra, to wracajmy do tego, który ci artykuł teraz interesuje z tego wiedzy. No, bo to już jest ten. A trzeba, bo to są komentarze też do tego. No chuj z tym, idziemy do dinozaura. Dzisiejszy przyspawany napisał tak, dziadek jakiś z mapeców, kurwa. Dzisiejszy przyspawany do smartfonu uczeń szkoły podstawowej po przeniesieniu do epoki kredy wariowałby z nudów najpóźniej na trzeciej lekcji. No, to byś ty kurwa nie zwariował. Jaki kurwa zjeb stary. Ja pierdolę. No tak, bo telefon był mu najbardziej potrzebny. Na pewno w sytuacji, kiedy tepniesz się do czasów, gdzie są dinozaury, najbardziej przeszkadzałby ci brak telefonu. Wcale nie kurwa to, jak ogarnąć jedzenie, to gdzie spać kurwa. Kompletnie nie. Albo to, że możesz być zostać zajebany przez dinozaura. Po prostu przejmowałbyś się tylko i wyłącznie, kurwa, dinozaurem. No debil jebany, no. Znaczy telefonem. Telefonem. Które jeszcze jest fajne. Jak wyglądałoby życie na przyjaznej dla życia planecie krążonej wokół gwiazdy typu Biały Karzeł? O, fajne. Na planetach krążących wokół białych karłów ewolucja złożonego życia byłaby trudna. Mikroby prawdopodobnie, kurwa, za mądre to jest jakieś już. Myślałem, że takie, że jakby wyglądało życie podobne do ten. Na Marsie na przykład. Nie, bo to jest napisane, że mikroby prawdopodobnie mogłyby pojawić się na takich planetach, więc tu chodzi o to, że życie tam może być. A, może tak. Białe karły są tym, co pozostaje po zakończeniu życia gwiazd. O szerokim zakresie mas, kiedy nie mogą już przeprowadzać syntezy jądrowej, aby świecić. Nasze Słońce również stanie się w odległej przyszłości białym karłem. Słyszałem, że 100 milionów lat chyba. Albo coś takiego. Ileś milionów. W każdym razie lat zostało Ziemi. Znaczy Słońcu. No i przy okazji Ziemi. No. Pewnie. Nasze Słońce również, no. Bardziej masywne gwiazdy wybuchają jako supernowe i pozostawiają za sobą gwiazdy neutronowe lub czarne dziury. Białe karły, które istnieją w obecnym wszechświecie, to pozostałości po gwiazdach, które spuchły, pochłonęły i zniszczyły ich wewnętrzne planety.
Następnie zrzuciły również swoje zewnętrzne warstwy, co może skutkować nową falą formowania się planet. Teoretycznie planeta przyjazna dla ewolucji życia może powstać w ten sposób. Musiałaby być bardzo bliska takiego Słońca, aby mogło na nim istnieć życie takie jak na Ziemi. Dlatego, że białe karły są małe i nie przeprowadzają syntezy jądrowej, aby świecić. Ich jasność pochodzi ze zmagazynowanej energii cieplnej z czasów, gdy gwiazda, z której powstały, nadal przeprowadza syntezę jądrową. Chcesz to dalej czytać? Szacuje się, że ich ekostrefa wynosi od tam chuj z tym. Jeden tak, AU. No jeden AU, no i chuj nas to obchodzi. Tak w bliskiej odległości planety byłyby zwrócone w stronę swojej gwiazdy po samej stronie, podczas swojej orbity z powodu... W niektórych starszych odpowiedziach na temat... na ten temat na Quory angielski wskazano, że wszystkie takie planety byłyby tak zwanymi planetami gałki ocznej, które byłyby piekielnie gorące w środku, stronę zwrócenie w stronę swojego Słońca. Miałyby podobno do pierścienia umiarkowane, no nie ma nie można było bardzo zimno. No chodzi o to, że byłoby bardzo zimno w miejscu, gdzie nie ma Słońca, a bardzo gorąco w miejscu, gdzie byłoby Słońce. Tu chyba chodzi o atmosferę wtedy, tak? Że ta atmosfera no, no nas chroni przed tym. Najnowsze badania wskazały, że może to być prawda, ponieważ nawet stosunkowo skromna atmosfera... O właśnie, ty trafiłem idealnie. Może w pewnym stopniu rozprowadzać ciepło w drugą stronę, a bez atmosfery, o której o określonej grubości życie mogłoby, nie mogłoby się pojawić. Poza tym mogłoby istnieć podwójna planeta, na której każdy świat krążyłby wokół środka ciężkości o ich dwóch... Ej, a właśnie przekminiłem sobie... Kurwa, wyobrażasz sobie, gdyby były dwa Słońca, to by był cały czas jak? Dzień. Cały czas byłby dzień. No ale... To jakby Ziemia się wtedy kręciła? Normalnie. No wokół którego? No jednego, a co to interesuje? Jak jednego? No dobra, jakby się kręciła... Jakby się kręciła... w miejscu, ale po prostu wokół własnej osi... No to by jakieś pojebane musiało być. Znaczy nie wiem, czy to jest możliwe, ale może. Ale jak, czy było nie. Jak było jeszcze drugie słońce? Ej, no ale to by kurwa, rozjebało jak było drugie tą słońce, planetę. Które też by się kręciło wokół tego dużego słońca, to by był cały czas dzień w jednym miejscu. Nie. A, to spierdalam. To dalej, dalej teraz. Ponieważ białe karły nie przeprowadzają syntezy jądrowej, z czasem tracą ciepło i przestają świecić. Źródła różnią się pod względem tego, jak długo takie gwiazdy mogą dostarczać planetom wystarczającą ilość energii, ale uważa się, że w przypadku niektórych bardziej masywnych białych karów może to trwać od 3 do 8 miliardów lat. Nasza planeta powstała 4,5 miliarda temu i potrzebowała miliardów lat, zanim nowo powstałe życie przekształciło ją tak, aby była przyjazna dla złożonego życia takiego jak ludzie. Wielokomórkowe zwierzęta i rośliny pojawiły się mniej niż miliard lat temu. Oznacza to, że wystarczy czasu na pojawienie się złożonego życia na planetach na orbitach białych karłów tylko wtedy, gdy górny przedział szacunków jest prawidłowy, jak długo mogą one dostarczać wystarczającej ilości energii planetom. Być może czas pojawienia się złożonego życia może być nieco przyspieszony. W niektórych systemach mogło istnieć przynajmniej życie mikrobiologiczne, które pojawiło się w oceanach, podpowierzchniowych, niektórych nawet odległych księżyców lub planet, zanim gwiazda progenitorowa przekształciła się w białego karła. Jeśli nowo utworzone planety w ciasnej ekostrefie zostały szybko zasiane życiem mikrobiologicznym, pojawienie się złożonego życia może zająć trochę mniej czasu. Na razie musi to pozostać moją daleko idącą spekulacją, ponieważ znamy tylko jedno miejsce, w którym życie istnieje lub kiedykolwiek istniało i nie wiemy, jak rozpowszechnione i czy w ogóle życie mikrobiologiczne we wszechświecie istnieje. Pytanie brzmiało, jak wyglądałoby życie na przyjaznej dla życia planecie krążącej wokół gwiazdy typu biały karzeł. Aha. Dziękuję za przypomnienie pytania. Teraz ty możesz coś znaleźć fajnego. Dobrze. To szukam. Jak to zrobić jest kolejna małego planeta, robota? Ale... Jak co? O, jak zrobić, jak małego, zrobić robota? Małego robota? No możemy, fajne. Latający biernie na wietrze robot z mięśniem wykonanym ze światłoczułych polimerów został zbudowany przez naukowców. Może być przydatny w rolnictwie przy zapylaniu roślin. Pokażę wam, jak wygląda, czekajcie. To jest zdjęcie z tego, nie wiem, czy to prawda, ale zaraz pokażemy.
Niektóre nasiona roślin są rozsiewane przez wiatr, aby dotrzeć do odległych miejsc od swoich roślin macierzystych, dzięki czemu nowe sadzonki mogą kolonizować nowe siedliska. Ten sam pomysł kryje się za nowym robotem napędzanym wiatrem, który może otwierać włoski, które przenoszą go na powietrzu, gdy opada na niego światło. Gdzieś tak, ponieważ słownik, który przyzwala na to otarcie, jest wykonywany z cienko krystalicznego elometru wrażliwego na światło. Dalej. To fascynujące dzieło inżynierii waży zaledwie 1,2 mg, co ułatwia jego przenoszenie przez wiatr. Jeśli chcemy, żeby wylądował, wystarczy poświecić na niego wiązką lasera lub diody LED i zamknie te włoski, powodując, że z wdziękiem wyląduje. Możliwa jest również zmiana kształtu tego włosia, przypominającego nasiona mniszka lekarskiego, aby dostosować się do kierunku wiatru. Nad tym wczesnym projektem jest jeszcze wiele do zrobienia. Naukowcy chcą zwiększyć czułość zastosowanych polimerów i umożliwić robotowi pracę w świetle słonecznym. Pomocne byłoby uczynienie tych maszyn bardziej masywnymi, aby przenosić więcej sprzętu, takiego jak GPS. Ich waga wynosząca zaledwie 1-2 mg jest w tej chwili bardzo niska. Przydałoby się też zwiększenie precyzji ich lądowania i uczynienie materiałów, które są wykonane biodegradowalnymi. Tak, żeby mógł się rozłożyć, nie? Żeby sobie spadł i się rozłożył. Najbardziej oczywistym sposobem wykorzystania tych robotów byłoby zapalanie roślin niezbędnych w rolnictwie. Tysiące, nawet miliony takich podobnych do nasion mniszka lekarskiego, nosicielki pyłku można było masowo produkować i wysyłać do tego bardzo ważnego ekonomicznie zadania. Fajne by to było. No, fajne. Czy kosmici wyglądaliby jak my? Taki artykuł? No. Mogę zacząć czytać. Nie wiemy, czy jesteśmy jedyną formą życia zdolną do stworzenia cywilizacji technologicznej we wszechświecie. Jeśli istnieją inne istoty pozaziemskie zdolne do takiego wyczynu, mogą mieć pewne wspólne cechy naszego wyglądu. Każdy z nas jest organizmem kolonialnym składającym się z około 37 bilionów komórek. Istnieje między nimi ogromny stopień specjalizacji i pracują razem dla całej kolonii. Bardzo trudno wyobrazić sobie najprostszą jednostkę żywych organizmów, która nie byłaby komórką. Więc jeśli istnieją istoty pozaziemskie, powinny być również wielokomórkowymi formami życia, nawet jeśli ich komórki mają inną budowę. Innym aspektem ich wyglądu byłoby to, że prawdopodobnie mieliby więcej narządów, zmysłów z przodu ciała. Ta cecha jest wspólna dla różnorodnej gamy dwustronnie symetrycznych zwierząt zdolnych do poruszania się po naszej planecie. Tylko niektóre osiadłe mają oczy na ciele, na naszym ciele, jak małże, i niektóre mają bardziej złożone symetry, jak rozgwiazdy. Wydaje się, że na Ziemi dwustronne symetrycznie zwierzęta odniosły większe sukcesy niż stadnina o innych symetriach, ponieważ tylko 1% gatunków nie jest dwustronnie symetrycznych. Tu chodzi o to, że jak masz ciało na pół przycięte, to masz to samo, nie z dwóch stron. Mm-hmm. No tak. Taki plan ciała może mieć wystarczająco duże zalety, by przewyższyć inne plany, inne ciała w również tych częściach wszechświata. Kiedy myślimy o tym, co czyni nas wyjątkowymi jako ludzie w porównaniu z innymi zwierzętami, nasze mózgi przychodzą na myśl, a często pomijaną cechą naszego gatunku, która umożliwiła pojawienie się naszej cywilizacji technologicznej, są nasze ręce. Istnieje wiele bardzo inteligentnych zwierząt, takich jak delfiny, ale ich zdolność do zmiany środowiska jest z różnych powodów zbyt ograniczona, aby mogły kiedykolwiek zbudować zaawansowaną technologię. Można bezpiecznie założyć, że istoty pozaziemskie również potrzebowałyby co najmniej dwóch zręcznych części ciała, aby manipulować swoim środowiskiem. Wreszcie jeszcze bardziej pomijaną cechą ludzi jest to, że każdy z nas nigdy nie byłby w stanie samodzielnie tworzyć cywilizacji technologicznej. Jesteśmy połączeni ze wszystkimi żyjącymi teraz ludźmi w wymiarze przestrzennym, ponieważ jesteśmy superorganizmem, w obrębie którego istnieje znaczny stopień specjalizacji. Postęp technologiczny jest możliwy dzięki temu, że naukowcy pozyskują żywność z supermarketów, odkąd wysyłają je rolnicy. Jesteśmy również połączeni w wymiarze czasowym ze wszystkimi naszymi poprzednimi pokoleniami, którzy krok po kroku przez gromadzenie wiedzy rozwijały technologię. Nasi przodkowie dzielili się swoimi umiejętnościami ze swoimi dziećmi za pośrednictwem języka, którego później
zaczęliśmy zapisywać, co umożliwiłoby dokładniejsze przekazywanie wiedzy. No tak, no to jest oczywiste, nie? No. Można bezpiecznie założyć, że istoty pozaziemskie również byłyby takimi superorganizmami. Czy mogłyby być jeszcze bardziej eusocjalne, bardziej przypominać mrówki lub termity i my widzielibyśmy tylko ich drony, dopóki nie napotkamy kosmitów albo oni nas nie znajdą, nie dowiemy się, jak jest naprawdę. No tak. Co tu jeszcze jest ciekawego? Szukam do... Dlaczego pająki tak długo nie ewoluowały? Dlaczego? No właśnie, zobaczmy. Pod pewnymi względami pająki wydają się niewiele ewoluować, odkąd pojawiły się na lądzie około 500 milionów lat temu, ale mają pewne niesamowite moce. Pająki są mistrzami makabry, którą wyrządzają swoim martwym ofiarom, zanim je zjedzą. Wstrzykują lub rozpylają swoje płyny trawienne lub w ofiarę, na lub w ofiarę. Są podobne do kwasów żołądkowych, które mają ludzie. Czyli pająk se kurwa wypluwa ten kwas żołądkowy? Lol. No to. Po upłynnieniu smakowitych wnętrzności, brutalnie zamordowanych malutkich zwierzątek, są te płyny siorbane z ogromną radością i okrutną rozkoszą. Mogłoby się wydawać, że pająki nie ewoluowały zbytnio ze swojej przeszłości pajęczywatych jaskiniowców do znacznie bardziej wyrafinowanego współczesnego świata zwierząt, które używają mniej brutalnych sposobów na pożeranie swoich ofiar. Inne stworzenia upłynniają to, co zjedzą, dopiero gdy znajdzie się w żołądku, z dala od wścibskich gapiów, orzów gapiów. Jednak za dzikim i upornym zachowaniem pająków kryje się ukryty klejnot szczytu ewolucji. Ewolucyjne pochodzenie nici pajęczych jest głęboko zakorzenione w stawonogach i innych spokrewnionych zwierzętach. Nawet niektóre małże, które są również protosomami, wytwarzają jedwab zwany bisiorem. Niemniej jednak dzięki ewolucji... Kurwa. Niemniej jednak dzięki ewolucji pająki wyniosły sztukę tworzenia takich nici na niespotykane wyżyny. Większość posiada 6 ultra wyrafinowanych nanomaszyn, zwanych gruczołami przędzalnianiczymi, ale niektóre mają ich mniej, a niektóre nawet 8. To jest ich prawdziwa supermoc w porównaniu z innymi formami życia na naszej planecie. Ich umiejętność przędzenia nici i narządy do tego służące są kulminacją setek milionów lat ewolucji. Wiele rodzajów nici pajęczych jest niezwykle mocnych i trwalszych niż stal o tej samej grubości. Niektóre mają nawet właściwości przeciwdrobnoustrojowe i są wykorzystywane w kreatywny sposób. Budują z nich swoje sieci pajęcze, które same w sobie są kolejnym cudem ewolucji. Niektóre używają ich jako przynęty lub sieci, które rzucają na niczego nie podejrzewające bezbronne ofiary, które nie mają szans na przezwyciężenie ogromnej mocy tego zenitu biologicznej fuzji. Kinezji. Mogą skakać na spadochronie za pomocą swoich sieci, co? No kurwa. Balonować, używając ich. Balonować to, że latać jak balonie, tak? Przez długi czas nie uważano, że wykorzystują wiatr do latania w ten sposób, ale niedawno odkryto, że również ładunek statyczny atmosfery odgrywają w tym rolę. Mogą nawet przedostać się przez całe oceany co? No kurwa. Pająk może sobie kurwa przez ocean przelecieć? What the fuck? No. Mówiąc o siedliskach wodnych, niektóre przynoszą bombki powietrza do dychania pod wodą za pomocą swoich sieci. Umożliwia im to życie w siedliskach wodnych. Potrafią nawet sobie ugasić pragnienie wodą, która sklepta się na ich sieciach. Pojebane te pająki. No jakby były takich wielkich rozmiarów, to by były pojebane, pojebane się od nas. Jeszcze pomyśl, jaka to jest trwała sieć, że to jest trwalsze niż stal. No. Że jeżeli byłaby stal takiej samej grubości jak pajęcza sieć, to by była słabsza. Wow. No. Ciekawe, co jakby była pajęcza sieć taka jak stal gruba. Tego byśmy mogli budynki budować stare, mieć takie zajebiste trwałe budynki. I na wietrze by się nie rozpierdalały. No nie wiem. Wie. Może tak. Chociaż prawie wszystkie z nich są mięsożercami, odkryto również, że zjadają swoje sieci
Nie tylko po to, aby je odbudować, ale także aby zjeść uwięzione w nich pyłki. Okazuje się, że niektóre z nich są w ten genialny sposób częściowo roślinożerne. Niektóre pająki używają swoich sieci do zalotów, wyplatają z nich też swoje domy lub ogromne ule, ponieważ niektóre gatunki są eusocjalne, jak mrówki czy termity. Długie nici są przez niektóre gatunki nawet wykorzystywane do komunikacji na duże odległości poprzez wibracje. Telefon mają, kurwy. Wow. Kaczy zdjęcia wrzucają na Snapa. Dlatego mówi się sieć internetowa. No. Tak i tak, już bardzo długa odpowiedź dotyczy głównie ich pajęczyny i gruczołów przędzalniczych, ale posiadają też niesamowite umiejętności. To jednak historia na inną odpowiedź. Zanim zapytamy, dlaczego pająki tak długo nie ewoluowały, dobrze jest spojrzeć poza ich makabryczną reputację ponurych bestii ze świata maleńkich stworzeń, bo mają wiele ukrytych talentów. Pomagają nam również przecież kontrolować populację irytujących, a czasem niebezpiecznych owadów, takich jak komary. No właśnie. Dlatego nie można zabijać pająków. No. Ale kurwa, zaimponowały mi pająki, naprawdę. Nie spodziewałem się tego. No fajne są pająki. Kurwa. Znowu jest coś, czy zdałoby radę się epoka, przeżyć. No. Z epoki, jakaś różnica między nietoperzem a pterozaurem. To chuj, może coś ciekawszego będzie. Czy w przyszłości ludzie będą mogli podróżować do innej galaktyki oddalonej lata świetlne? Możemy sprawdzić. Kurwa. A, to jest pytanie. Nie ma tutaj ten. A, coś tam pierdolą. Co, czy na planetach węglowych może być życie, nasz układ słoneczny kiedykolwiek... O, masz tutaj, czy nasz układ słoneczny kiedykolwiek miał drugie słońce? Ej! To zacznę czytać. 4,5 miliarda lat temu Słońce powstało w gwiezdnym żłobku z wieloma innymi gwiazdami. Model statystyczny i teoretyczny zakłada, że prawie wszystkie gwiazdy rodzą się przynajmniej jako bliźnięta oddzielone ogromną odległością. Potem albo rozdzielają się z powodu interakcji z innymi gwiazdami, albo odległość między nimi zmniejsza się i stają się ciaśniejszymi układami podwójnymi. Analiza statystyczna obłoku molekularnego Perseusza zbadała względną obfitość młodych i podwójnych gwiazd w tej części drogi mlecznej. Ich liczby nie można wyjaśnić inaczej, niż gdyby gwiazdy prawie zawsze rodziły się z towarzyszami. Te teorie spiskowe zakładają, że nasze Słońce ma mniejszego towarzysza, zwanego Nemezis, który ma wydłużoną orbitę i regularnie zbliża się do naszego Układu, zakłócając obłok asteroid Orta. Strasznie jest napisane wszystko, co jest zajebiście ciekawe, ale jest napisane tak skomplikowanym językiem, że nie wiem po chuj. No ty kurwa, jakiś... Można było to w chuj łatwiej wytłumaczyć. Kwantowym jebanym chuj wie. Przez to istnieje większe prawdopodobieństwo, że zderzą się one z planetami wewnętrznymi, w tym z Ziemią, powodując okresowe wymieranie. Nie znaleziono żadnych śladów takiej gwiazdy towarzyszącej, jak gwiazdy typu Czerwony Karzeł, znajdujące się w wystarczająco bliskiej odległości, można już wykluczyć, ponieważ nasze instrumenty do znajdowania tych obiektów są już wystarczająco wyrafinowane. Strasznie, kurwa, słownictwo wyrafinowane. Ale istnieje możliwość, że w dalszych obrzeżach naszego systemu lub nawet dalej, ale nie tak daleko niż najbliższy układ Alpha Centauri, oddalony 4,5-3 miliona lat świetnych, można znaleźć gwiazdy typu brązowy karzeł. O, dostajemy żółtego dolara, kurwa, za ten odcinek, naprawdę. Za te słowa. O temperaturze pokojowej lub zmniejszonej. Rozmiar tych mizernych gwiazd w czasie około 13 mas Jowiszej i niektóre nie emitują światła widzialnego, a jedynie fotony w podczerwieni, które są trudne do wykrycia. Brązowy karzeł, kurwa. Jeśli prawie wszystkie gwiazdy rodzą się co najmniej w parach, to nasze Słońce musi mieć gdzieś towarzysza. Ponieważ nie ma żadnych kandydatów w pobliżu, nasza bratnia gwiazda musiała odlecieć blisko czasu, kiedy nasz system powstał 4,5 miliarda lat temu. Zidentyfikowano kilku kandydatów na naszego słonecznego bliźniaka, ale później okazało się, że wszyscy są podobni do naszego Słońca przez przypadek. Nasza bratnia gwiazda może znajdować się niemal w dowolnym miejscu w galaktyce Drogi Mlecznej lub nawet mogła zostać wyrzucona i może dryfować w galaktycznym Halo lub w przestrzeni międzygalaktycznej. Czasami gwiazdy uzyskują prędkość ucieczki z galaktyk poprzez przypadkową interakcję z innymi gwiazdami. Poszukiwania naszego zaginionego gwiezdnego bliźniaka trwają. Kurwa, nie się znajdzie. Ponieważ jego system mógłby
być podobny do naszego, istnieje większa szansa, że może istnieć na nim życie niż w innych miejscach we wszechświecie. Nie mówi się planeta karłowata, tylko mówi się planeta niskorosła, tak? No, brązowy niskorosły. Nie, proszę nie obracać. Brązowy niskorosły. A ja mam kurwa a propos brązowego niskorosłego. Dlaczego czekolada smakuje tak dobrze? Gdzie to jest? A tu jest krótkie, to przeczytam to samo na razie. Szukaj następnego, ja przeczytam tę czekoladę. Dobra. W większości części świata konsumpcja czekolady jest powszechna. Dlaczego kochamy jej smak? Było częściowo tajemnicą, ale zespół naukowców dokładnie zbadał wszystkie kroki, które prowadzą do naszej miłości do czekolady. Rozkoszne doznania podczas jej jedzenia zaczynają się od tego, jak nasmakowany jest nasz język, jego składnikami i jak wchodzą one w interakcję z naszą śliną. Tłuszcz odgrywa kluczową rolę. Czajcie, że kurwa tłuszcz ma wpływ na to, że coś nam smakuje. To jest pojebane. No da. Jego składnikami i tego, jak chodzą one w interakcję z naszą śliną. Tłuszcz odgrywa rolę kluczową, zwłaszcza gdy kładziemy kawałek czekolady na języku. Następnie cząsteczki kakao są uwalniane, a zawartość tłuszczu w głębinach warstw czekolady staje się mniej istotna dla ogólnego smaku. Znaczenie tłuszczu na początku sprawia, że mamy, że mniej go czuć w środku czekolady. Czekaj. Znaczenie tłuszczu na początku sprawia, że mniej go czuć w środku czekolady i to nie ma takiego samego wpływu na całość doznań, jak jego zawartość w otoczce zewnętrznej i doprowadzi to do opracowania zdrowszych produktów o niższej kaloryczności. Czyli kurwa tłuszczu, jak dasz, możesz dać mniej w środku czekolady, kostki, tym samym zaoszczędzić i tym samym czekolada może być bardziej fit. Ja pierdolę i to jest mniej smaku. No. Na zewnątrz może być do 50% tłuszczu, ale w głębszych warstwach może występować gradient, który może spaść nawet do 5%. Gradient, czyli chodzi o to, że od 50 do 5% się tak będzie zmalać, nie? Bez poświęcenia satysfakcyjnego smaku czekolady. Inną krytyczną kwestią jest zapewnienie dokładnego pokrycia cząsteczek kakao tłuszczami. Panie i panowie, oto cała tajemnica. Dlaczego czekolada tak dobrze smakuje? A teraz idźcie na pyszne czekoladowe trufle. Spierdalaj, kurwa. Ja mam fajne niżej, tak jest takie zdjęcie szopów. Jest temat taki, które inne gatunki zwierząt, które żyją sobie u nas, jakieś zwierzęta, są obiecujące pod względem możliwości rozwoju własnej cywilizacji technologicznej. Dopóki my jesteśmy na Ziemi, żadne zwierzę nie osiągnie technologicznej cywilizacji, bo byliby dla nas konkurencją. Być może będziemy kiedyś tak zaawansowani, że opuścimy Ziemię. Tylko wtedy inny gatunek miałby szansę na rozwój. Mogliby nawet znaleźć jakieś technologie, które zostawilibyśmy za sobą, co przyspieszyłoby ich rozwój, ale wątpliwe jest, czy byłoby to dla nich dobre. Mogą się przedwcześnie zniszczyć, a jeśli za szybko nauczą się używać broń nuklearną. Oto gatunki zwierząt na Ziemi, które są najbardziej obiecujące, jeśli chodzi o rozwój cywilizacji, jeżeli ludzie by zniknęli. Istnieje wiele innych podobnych do nas naczelnych. Mają nie tylko stosunkowo duże mózgi, ale także wolne kończyny górne do manipulowania otoczeniem. Musieliby tylko stać się bardziej dwunożni, aby stały się one ich rękami. Najinteligentniejsze są małpy strzałekokształtne, takie jak szympansy, bonobo czy orangutany, ale niektóre mniejsze naczelne też mogą z nimi rywalizować, a nawet do pewnego stopnia je przewyższać. Dobrymi przykładami z obu Ameryk są małpy kapucynki i pająki. Używają na przykład narzędzi. W Afryce mandryle są dobrym przykładem. Też kolejny, masz to? A, no. Masz. Po naczelnych jest problem z innymi zwierzętami, które nie mają żadnego oczywistego i wpływającego, wystarczającego dobrego sposobu na manipulowanie środowiskiem. Największe szanse na to mają ośmiornice, bo ich ramiona są bardzo zręczne. Ich największy problem to to, że nie mają, że one żyją krótko. Jak to żyją krótko ośmiornice? No. Naprawdę? Umierają, gdy ich młode się wylęgną i nie ma u nich możliwości przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom, na których można by budować technologię. Musiałyby ewoluować po złożeniu jaj. Poczekaj, sprawdzę tylko, ile żyje ośmiornica. No i ile tak średnio? 3-5 lat. No to widzisz. Wow, nie wiedziałem. Słonie mają trąby, które są bardzo elastyczne i zręczne. Nie sądzę jednak, aby były wystarczająco dobre do precyzyjnego używania narzędzi, chyba że wyewoluowałyby na nich ząbkowane końce, które służyłyby im za palce. Mieliby wtedy jedną rękę, podobną do ludzkiej. Być może ich trąby mogłyby nawet ewoluować, by podzielić się na dwie części. Jedna ręka może nie wystarczyć, aby rozwinąć cywilizację technologiczną.
Szopy pracze mają trochę zręczności w rękach, a i są już bardzo sprytne. One mają też szanse. Następnie mamy wiele bardzo, bardzo inteligentnych ptaków, którym niestety brakuje dobrego sposobu manipulowania środowiskiem. Używają do tego dziobów, języków i nóg, ale niewiele mogą dzięki temu zrobić. Bardzo trudno sobie wyobrazić, jak mogą to przezwyciężyć z fizjologią, którą mają. Myślę, że powstrzyma je to bardziej niż poprzednie zwierzęta od rozwoju cywilizacji technologicznej. Ale zatrzymajmy się stop na chwilę, bo są ptaki, które budują kurwa z błota rzeczy, więc tak teoretycznie... No tak, no ale to za mało, żeby wiesz, coś więcej zbudować, coś więcej. Kurwa rakietę na przykład. No to wiadomo, no. No tak, no o to chodzi, nie? Zwierzęta eusocjalne, czy takie jak pszczoły, mrówki i termity. No właśnie, kurwa, one też budują. A także golce piaskowe mogą mieć szansę rozwoju cywilizacji, byłaby ona bardzo różna od naszej, gdyby kiedykolwiek im się to udało. No na pewno, no. Delfiny i inne inteligentne wodne ssaki mają poważny problem z manipulowaniem środowiskiem, mimo że w ich głowach może dużo się dziać i mają już złożoną strukturę społeczną i język. Rozwój cywilizacji w wodzie jest dodatkowo ograniczony, ponieważ bez ognia nie da się rozwijać materiałoznawstwa. Metale są potrzebne do opracowania narzędzi do wszystkich rodzajów nauk. Ośmiornica może być łatwiej pod tym względem, bo czasem wychodzą na ląd. Byłoby fascynujące zobaczyć cywilizację technologiczną rozwiniętą przez inne zwierzęta. Z powodu całkowitej dominacji człowieka nad ziemią nigdy nie dowiemy się, jak mogłaby wyglądać. Właśnie tutaj mi się pojawiło w głowie pytanie, jak wyglądałby świat, gdyby ludzie z niego zniknęli? Co by się stało? No to tu masz odpowiedź właśnie. No właśnie ciekawe to jest, czy pojawiłoby się inne stworzenie, które by górowało i stworzyłoby sobie, wiesz... Kto by kurwa przejął to zoo? Kto by to zoo otwierał w końcu i kto by był tym głównym gatunkiem? No właśnie. No ciekawe. Prawda. No największe szanse mają te małpy, nie? Jakieś. A tam u góry było fajne. Szympansy na przykład. U góry było fajne. Który pasożyt przynosi najwięcej korzyści gospodarzowi? No jak? Moim zdaniem Arek, rodzicom swoim. No, robimy to teraz. No właśnie. Nowo odkryte przedłużenie pięciokrotnej długości życia mrówek z zakażonymi pewnymi pasożytami oznacza, że byłoby to możliwe u ludzi. Żylibyśmy 400 lat zamiast 80. Co kurwa? Gdzie tak można? No poczekaj. Temnothorax nyladeri to mrówki żyjące w żołędziach. Mają pasożyta tasiemca, który zmienia ich kolor z ciemnego na żółty. Żółtaczkę mają. Ułatwia to identyfikowanie chorych, tak. Dlatego naukowcy odkryli przypadkiem, że infekcja pięciokrotnie zwiększa długość życia. W populacji mrówek te, które były jasne, przeżyły dłużej niż te, które były, kurwa, ciemniejsze. Wow. Ciekawe spostrzeżenie. Ciekawe. Mega ciekawe. Mrówki nabywają tego tasiemca, zjadając jego jaja podczas żerowania, ale by zakończyć jego cykl życiowy, musiałyby również dzieciołyki muszą zjeść zakażone mrówki. Dlatego pasożyt ewoluował, wydłużając życie swoich ofiar. Muszą przeżyć, dopóki nie zostaną zjedzone. Odkryto, że larwy tasiemca osiągają to poprzez pompowanie koktajlu około 250 białek do hemolimfy mrówek. Hemolimfa uwadów pełni rolę krwi. Ilość tych uwolnionych substancji były tak duże, że by osiągnąć nawet 7% wszystkich żyjących tych białek. Nie jest jasne, co robi większość przedkomórek, nie wszystko jest gatunki, dłużej. No właśnie, kurwa, wydaje się, że biała łuka uwalniane przez larwy pasażera częściowo przekształcają zakażone mrówki w królowe, wydłużając ich życie. Te substancje mogą również przedłużyć życie larwom tego tasiemca, gdy muszą czekać, aż dzięcioł zje mrówkę z nimi w środku. Dowiedzenie się więcej o tym fascynującym efekcie może doprowadzić do leczenia metod starzenia się u ludzi. Stwierdzono, że post wydłuża nasze życie i wiąże się z nim wytworzenie mniejszej liczby wolnych rodników, które... W ten sposób to nowe starzenie się... No kurwa, ale pojebane, że... Masz pasożyta, który powoduje, że jakby potrzebuje żyć, więc dla niego bez sensu jest to, że ty umierasz,
Więc on wydłuża twoje życie, żebyś ty dłużej żył, żeby on też sobie dłużej żył. Fajne. W sumie. Zbyt kooperacja. No. Kopik. Dziwne. No to dzięki, siema. Siema.